Jestem teraz w Ożarowicach, mniej więcej na wysokości pyrzowickiego lotniska. Jadę w kierunku właśnie Pyrzowic. No i przede mną budowa autostrady. Widzimy zmiana organizacji ruchu. Nakaz jazdy w lewo. Jak przy większości tego typu objazdów, oczywiście jedziemy po terenie takim szutrowym. No jest on utwardzony, dość dobrze utwardzony, no ale jednak nie jest to żaden asfalt ani tego typu nawierzchnie, jest to raczej jakieś ubita ziemia, kamienie. No i wracamy już na normalną drogę. Natomiast, no cóż, cóż powiedzieć. No, na pewno przez jakiś czas trzeba się przyzwyczaić do tego cierpienia związanego z pewnymi objazdami. Ale miejmy nadzieję, że faktycznie ten rok 2020, czy też może plus minus te 2-3 lata, że już tą A1 będziemy spokojnie mogli pojechać nad morze.